Dzień dobry, kochani widzowie. Przepraszam was bardzo serdecznie, że tak bez mikrofonu ani bez niczego takiego, ale nie mam mikrofonu krawatowego, a chciałbym się z wami podzielić pewną informacją, moimi przeżyciami przez ostatnie 7 lat. I każdy pewno stwierdzi, że to jest takie rozliczenie z przeszłością i szczerze wam powiem, tak, to jest rozliczenie z przeszłością, ponieważ mam jakby zagwozdkę i postój w tym, co lubiłem robić i dalej lubię robić, tylko nie wiem, co robić. Zacznijmy od tego, że moje początki były trudne na tym YouTubie i dalej gdzieś tam są. Zacznijmy od tego, że zacząłem rap na początku, przez co mnie ludzie bardzo zgnoili, bo stwierdziłem sobie, że skoro ja wydam pierwszą, drugą, trzecią piosenkę, no to oczywiście będą tego typu konsekwencje, że wydam sobie płytkę, wydam sobie oczywiście koncercik sobie zagram dla ludzi, no i ogółem beka się stała taka, że ludzie do mnie podbijali w szkole po autografy. Przez to też jakby znienawidziłem ludzi i samego siebie. Drugim moim błędem na mojej takiej YouTube'owej karierze, że tak powiem, było też to, że za wcześnie twarz pokazałem. Jakby uważam, że twarz powinienem pokazać dopiero maksymalnie przy 1000, maksymalnie 2000 subskrypcji. Ponieważ to by jakoś przeszło, by ludzie wtedy wiedzieli, jak ja wyglądam. A tak to od początku każdy wiedział, jak ja wyglądam i każdy hejcił mnie i dalej hejci za to, co lubię robić i co robię. Bez względu na to, czy mnie znają, czy nie. I jest mi z tym... Może nie jest mi teraz z tym źle, bo jakby przyzwyczaiłem się do tego hejtu, ale jest mi z tym... Było mi z tym po prostu źle do pewnego momentu i do takiego stopnia, że przez hejterów chciałem zamknąć kanał, chciałem się zabić i wiele, wiele innych rzeczy, które gdyby nie moja rodzina, przyjaciele, to dziś by mnie tutaj nie było i bym nie mówił wam tego. Po drodze gdzieś tam też rok 2016 był, no i znany beef z Nadolem, gdzie uważam, że ten beef był niepotrzebny, ale to zaczęło się od tego, że ja spermiłem do fanki. Jakby to było bardzo niedojrzałe zachowanie. Ile ja miałem wtedy lat? 14? 13? Jakoś tak. Więc jakby uważam, że z biegiem lat to, co ja robiłem, nie było dobre dla mnie, dla mojej rodziny, czy dla ludzi, którzy to oglądali, bo każdy miał ze mnie polewkę i każdy coś przynosił ze sobą, żeby po prostu mnie zgnoić. No i też przez to był ten beef z Nadolem, desperat uwodziciel i tak dalej. Ostatecznie chciałem też przeprosić Nadola za tego beefa i za to, że go sprowokowałem do tego, bo było to strasznie. Było to straszne po prostu, bardzo straszne przeżycie dla mnie. Gdzieś tam po drodze też miałem styczność, że tak powiem, z byłą nauczycielką od techniki, gdzie ona przeze mnie się zwolniła. Wyzywałem ją w kawałkach. Tak, tu chodzi o Jesteś maciurka zboczona knurka na przykład, tak? Gdzie naprawdę jest mi... Do dzisiaj nie wiem, dlaczego ja takie coś nagrałem, tak? Bo jakby, wiecie, młodzieńcze lata, ha, nauczyciele tego nie zobaczą. Nie, każdy ma dzisiaj internet i wiem, że z biegiem lat zrobiłem źle. Ja miałem przez to naprawdę srogo, przepierdolone miałem po prostu srogo i... Tak naprawdę był pewien moment, kiedy przez to mogłem zamknąć swój kanał. To był też rok 2016, jak nie początek 17 już nawet.
No i to zaważyło na tym, że przez jakiś tam długi czas mnie nie było na YouTubie i przez to ludzie mnie jeszcze bardziej gnębili, bo wyzywałem nauczycielkę w necie. Tak to po prostu mógłbym odebrać. I tak jak już wcześniej wspomniałem, jest mi z tym do dzisiaj źle. Co prawda przeprosiłem ją, panią nauczycielkę, panią Lidię, ale po tym co ja odpierdoliłem, to po prostu przeprosiny nie wystarczą, wydaje mi się. I jeśli ktokolwiek z nauczycieli skrobi jakoś dojrzy do tego, to w tym filmie chciałbym przeprosić jeszcze raz za te chujowe teksty z mojej strony. Dzisiaj jestem dojrzałym człowiekiem, jestem ojcem, mam córkę i kochającą przyszłą żonę. Wiem, że dzisiaj nie dopuściłbym się takiego czegoś. Po drodze poznałem Grzelca, z którym dzisiaj mam napięku. Grzelcu oczywiście sam się wypiął na nas wszystkich i stwierdził, że to my go wyzywamy. No ale wiadomo, była drama z Wilczarem, Jamezem oraz Sergiem Caneloni, gdzie ta drama też bardzo dużo odpiętnowała na mojej karierze YouTube'owej, że tak powiem. Było to słynne hasło hashtag fuck Milczar, czy Milczar ty kurwo na streamie, gdzie Milczar to wykorzystał u siebie w filmie. Za to chciałbym przeprosić Milczara. Tak z całego serducha chciałbym jeszcze raz Milczara za to, za tą dramę w 2018 roku przeprosić, bo uważam, że tak jak Mateusz Spysiński i Lakarnum, wpierdoliłem się w tą waszą dramę niepotrzebnie, broniąc po prostu swojego już byłego kumpla. I odpiętnowało się też to na mojej rodzinie znowu. Wszystkie jakiekolwiek dramy, krzywe akcje z nauczycielami, czy cokolwiek, jeśli chodzi o YouTube'a, to było piętnowane po prostu na mojej rodzinie. Pogodziliśmy się oczywiście po czasie, jakoś tam siebie przeprosiliśmy, skumplowaliśmy się, no i wiecie, ogółem wszystko spoko. Cały czas cisnąłem gry, zaczęły się pojawiać jakieś tam vlogi, jakieś tam różne inne formaty na tym kanale, tylko po to, żeby jakoś zapchać ten kanał, może tak? Nie wiem dokładnie, co ja robiłem na tym YouTubie. Cały czas się zarzekałem przez ostatnie 4 lata, że będzie jeden format, który będzie jakoś tam przeważał na moim kanale. Nie sprawdza to się, bo boli mnie to, że teraz nie robię w ogóle żadnych filmów, bo nic się nie sprawdza. Do spadku wyświetleń u mnie na kanale za chwilę przejdziemy. Bo wydaje mi się, że spadek wyświetleń jest spowodowany tym, że miałem znowu dramę z Milczarem, z Grzelcem, z moim byłym kumplem Tomaszem i z paroma innymi osobami. Ale to zaraz przejdę. No i wiadomo, pogodziliśmy się gdzieś tam, gadaliśmy ze sobą. Nagle, wiadomo, zniknąłem z YouTube'a przez moją byłą dziewczynę na pół roku, gdzie za jej przymusem robiłem kanał Odin, do którego jakoś nie ciągnąłem zapału, szczerze powiem, bo nie za bardzo mnie ciekawił ten format. Co prawda, format był ciekawy, bo GSMR robi bardzo ciekawy format, jeśli chodzi o ciekawostki o Harrym Potterze, ale i mało było takich ciekawostek czytania z Wikipedii odnośnie właśnie postaci Marvela. Co dzięki temu też właśnie zainspirował się tym kanał Odin. Ale po paru tam filmach stwierdziłem, że to nie jest to, że nie chcę tego robić i zaprzestałem. W końcu stwierdziłem, 11 listopada, bęk, nagram sobie kawałek tego luźny, laska nie zauważy. Niestety, laska zauważyła się, wkurwiła na mnie i zerwała ze mną. No,
no cóż, no, mówi się trudno i idzie się dalej. Wtedy to miałem straszną załamkę, ale stwierdziłem, że skoro to definitywny koniec, to pora się pozbierać. I stwierdziłem, że wrócę na YouTube'a, bo dzięki temu miałem więcej czasu dla przyjaciół, miałem odnowiony kontakt z Milczarem czy Jamezem. I naprawdę cieszę się z tego, że pomimo tego, że mnie przez pół roku nie było na YouTubie, że przez pół roku gadaliśmy ze sobą raz na miesiąc albo praktycznie wcale, a ewentualnie gdzieś tam pisaliśmy ze sobą na Messengerze, czy to z Piotrem właśnie, z którym Minecrafta nagrywałem, czy z Milczarem, Jamezem, to pomimo tego zostali przy mnie jako przyjaciele i pomimo tego, że to są znajomości po prostu z neta, tak? Z Jamezem widziałem się parę razy w życiu i nie żałuję tego. I dziękuję. Kiedyś bym tego nie powiedział, bo byłem zbyt dumny, ale dziękuję za to. Dziękuję im za to, że pomimo tego syfu z moją byłą dziewczyną zostali przy mnie i jakoś tam wspierali mnie, a w szczególności Jamez czy Magda, bo to oni zostali przy mnie do końca, byli przy mnie aż do teraz i są dalej. Więc tu należą też się podziękowania Magdzie i Jamezowi za jakiekolwiek wsparcie. Po drodze gdzieś tam też się wszystko spieprzyło. Była i właśnie tutaj dochodzę do tego całego syfu z Milczarem i Tomkiem, gdzie no nie oszukujmy się, no był między nami zgrzyt po prostu, zaczął być między nami zgrzyt, wszyscy się pokłócili, rozeszli się w swoje strony, ja, Jamez i Magda rozeszliśmy się w swoje strony, gdzieś tam po drodze Chopex był z nami, potem Chopex poszedł do Milczara, gdzie Jamez pokłócił się z Magdą i przyjęliśmy Magdy stronę, więc Magda i ja też spierdoliliśmy od Jameza. I tak naprawdę do dzisiaj żałuję tego, że odszedłem od Jameza, bo Jamez był zawsze przy mnie, bez względu na to, czy to było gadanie na Discordzie, czy to było pisanie na Messengerze, zawsze był przy mnie, a ja go potraktowałem po prostu jak śmiecie go potraktowałem. Dziś jest dla mnie jak starszy brat i nie wyobrażam sobie, jakbym miał znowu stracić go poprzez pryzmat kłótni wywołanej jakimś gównianym po prostu syfem. Nie chcę tego i dopilnuję tego, żeby po prostu nie stracić kontaktu zarówno z Jamezem, jak i z Magdą, bo zależy mi na tych osobach. Nie mam zamiaru po prostu tracić tych. Cofnę się jeszcze wstecz, kiedy była drama z Elą Gavin. Lakarnum i Spysiński się tam przypałętali, że tak powiem. Za te filmiki to bardzo bym chciał Lakarnuma i Mateusza przeprosić, bo uważam, że moje szczeniackie zachowanie w stosunku do was, panowie, też nie było fair, bo ukradliście nam dramę. To jak można dramę ukraść? Każdy ma prawo się wpierdolić w dramę. Uważam, tak ja teraz, w roku 2021, gdzie w 2018, ale halo, oni nam dramę ukradli, to jest nasza drama, tak? I przez to uważam, że mieliśmy swoje 5 minut, bo to był okres hejtu na nas, jaki spadł. Dużego hejtu po prostu. Nie jestem z tego dumny, ale jednak gdzieś tam kącik ust się uśmiecha, wiedząc, że sławne osoby gadają o tobie w internecie, tak? Więc jakby ja i Jamez mieliśmy po prostu swoje 5 minut, nie tylko nasza dwójka, tak? Więc zarówno dziękuję, ale też przepraszam chłopaków za zaistniałą sytuację związaną z Elą Gavin. I dochodzimy do momentu, gdzie mamy rok 2021. Dwa razy przechodziłem na kanał gamingowy, który był wcześniej kanałem rapowym.
jeśli chodzi o gry, bo nie chciałem już syfić, robić syfu po prostu na kanale. Ktoś mi podsunął ostatnio pomysł, żeby robić ewolucję, bo przy ewolucji Kayana mam 13,5 tysiąca wyświetleń. Okej, wszystko spoko, ale nie idzie mi to. Znaczy, research tego wszystkiego, okej, idzie, ale jakby wyświetlenia nie idą. Spadek wyświetleń był przez to, że właśnie były kłótnie z Milczarem. Była gdzieś tam po drodze ta kłótnia z Jamezem, gdzie naprawdę byłem w chuj, miałem w cholerę, cholernego doła po prostu, tak? Zapewne chcecie się teraz dowiedzieć, jak ja się z Jamezem w ogóle pogodziłem. To było tak, że napisał do mnie życzenia na urodziny i od tamtego momentu stwierdziliśmy, że pora zakopać topór wojenny i przyjaźnić się dalej. W przyjaźni też są kryzysy i dobrze, że pomimo tego wszystkiego, co się aktualnie wydarza, to James jest przy mnie i mogę zawsze na niego liczyć. Wracając do mojego spadku wyświetleń, to jest ostatni temat tego filmu, to chciałbym powiedzieć, że to pewno w dużej mierze też to ta kłótnia z Milczarem odpiętnowała na spadku moich wyświetleń, bo robiłem po 100 wyświetleń na film, jeśli chodzi o takie vlogi, coś koło tego, tak? To 100 wyświetleń gdzieś tam zawsze wpadało generalnie często, tak? Teraz to nawet 50 wyświetleń nie potrafię wbić i gdzieś to tam mnie boli, że jest spadek tych wyświetleń. Nie ma nikogo tak naprawdę na streamie i ostatnio zacząłem się zastanawiać, czy by czasem kanału nie usunąć. Ale mówię, nie, pracowałem na ten kanał 7 lat i kiedyś, nie wiem, moja córka to zobaczy, moje wnuki kiedyś to zobaczą i powiedzą: ej, dziadek, tata, fajne rzeczy robiłeś. To jest fajna pamiątka po prostu. Mam nadzieję, że mi tego kanału kiedyś tam nie usuną przez pryzmat, nie wiem, czy coś odwaliłem głupiego na przykład, tak? Ale to ten kanał jest fajną pamiątką i ten film nie jest końcem tego kanału, to jest nowy początek, uważam. Sprawy po prostu niektóre zaszły tak daleko, że od września nie wiem, co mam robić na kanale tak naprawdę. Przyszedł rok szkolny, matura w tym roku, a ja nie wiem, co robić z tym kanałem. Nie mam pomysłu na żadne vlogi, nie mam miejsca, nie mam czasu. Nic kompletnie. Nie wiem, co robić, więc tutaj zgłaszam się do was, widzowie, żebyście podsunęli mi pomysł na jakikolwiek content na tym kanale, bo kompletnie nie wiem, co robić oprócz live'ów. Jeśli te vlogi mają wypalić, nad którymi myślę, to wydaje mi się, że od listopada ze spokojem wejdziemy w to, w ten temat vlogowania przynajmniej raz na tydzień. Ale to wszystko zależy ode mnie, czy nie będę miał lenia w dupie, a bardzo bym chciał, żeby ten kanał się rozwijał po prostu. I dobrze by było, żeby był jeden content oparty na czymś. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeśli dotrwaliście do końca, to pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę oraz suba. Jest to takie rozliczenie z przeszłością, bo każdy by to tak stwierdził. Te 7 lat mnie po prostu nauczyło, że trzeba coś zmieniać na tym kanale i chyba dojrzałem do zmian na YouTubie, żeby nagrywać może vlogi, może od razu nie wpadanie do kulek, ale coś na pewno. Więc wydaje mi się, że od początku listopada startujemy z vlogami. Jeszcze dam wam znać w karcie społeczności co i jak. Jakoś pod koniec października. Tymczasem bądźcie zdrowi. Widzimy się
za tydzień. Trzymajcie się ciepło, na razie, cześć.